Hej, cześć, siemano wam wszystkim, z tej strony Judy i witam was w kolejnym już odcinku z serii Let's Play Age of Mythology The Titans. Jak widzicie, grałem troszeczkę samemu, w sumie już przeszedłem sobie, tak wiecie, żeby wiedzieć, żeby ogarniać każdą misję, żeby nie lamić w misjach. No i dlatego myślę, że dam radę może dzisiaj jeszcze nagrać do końca całą serię, czyli 10, 11, 12. Myślałem, że jest 11 misji w tym dodatku, ale jest 12 jednak, więc wow, zaskoczyłem się troszeczkę. Ale dobra, żeby nie przedłużać, dzisiaj ten odcinek 10, w którym to mamy stoczyć walkę z ostatnim tytanem, czyli z Prometeuszem, którego ostatnio nam się pokonać nie udało. Więc startujmy! Krios and the Atlantean army are gone at least. Yeah, so is the entire city. Why do plants grow only in this spot? It is the work of Gaia. Gaia? Weakening the Olympians gave the Titans more power. All of the Titans. Gaia is among them, but unlike the others, she is not a destructive force. She can help us? She already is. Use her power here to restore the land. Czyli tak jak słyszeliście, właśnie ci cali tytani otrzymali dodatkowe moce, kiedy bogowie olimpijscy są tak słabi teraz, po tym jak tyle ich zniszczono zostało, wiecie, tak wielkiej ilości ich po prostu świątyń. But Gaia will allow us to use her forests. Tak jest, czyli Gaia nam umożliwia swoje drzewa, że możemy z nich korzystać, je ścinać, ponieważ jak widzicie, te tereny zostały całkowicie spustoszone, Boże, jak ja mówię, przez Prometeusza, który, no jak widać, no nie nudzi się. Trzeba uleczyć cztery tereny, żeby siła Prometeusza spadła. Póki co jest on niepokonany, pokonać go nie ma szans. Widzicie, jaki ma mocny atak. Jest on zdecydowanie najsilniejszym tutaj tytanem. Jakiś zwiadowca. Ej, a wy gdzie? Żywność? No dobra, może weźcie. Muszę mieć dużo chłopów. Tylko ktoś... Aha, dobra, tu są jeszcze jacyś. O, no to sweet. Właśnie, musicie się zajmować, zajmujcie się drzewem, drewnem, czymkolwiek. Bo jak widzicie, no właśnie tutaj siły, czyje to są siły? Właśnie samego Prometeusza, tak jest, Prometeian, Boże, jak to się będzie odmawiać, czekajcie, Prometeusz, to Prometeuszczycy? Nie wiem. W każdym razie uzdrowiony został ten teren, coś mi się wydaje, że mi się psuje takie poruszanie się myszką po tym, albo mi się wydaje, nie wiem, ale ile drzew wyrosło. A ci co, nie zabili tego wciąż? No jak widać, nie. A tu widzimy oczywiście cały podgląd, jak ten cały Prometeuszek się porusza. Chwilowo tutaj mam, muszę mieć dużo tych żołnierzy jednak. O, mam jeszcze nawet te. Spoko, przyprowadzimy je, one się przydadzą, żeby... Nie no, nie ścigajcie, to jest tylko zwykły koleś. A nie, on ma atak. Wow, ale coś i tak mi się nie podoba. Bo to jest zwiadowca, który ma atak. Jak ja wiem, do tej pory zwiadowcy to oni nie mogli walczyć. Mamy takie magiczne drzewko, jak widzicie, które ofiarowała nam Gaia. Za pomocą którego możemy wytwarzać dryady. No, mi się to kojarzy z Wiedźminem. Tam poznaliśmy jedną dryadę. Jak widać, tutaj one również występują. Tylko, że tu troszeczkę inaczej wyglądają zdecydowanie. W sumie też takie trochę podobne, ale inaczej. Dobra, rzucicie się? No to oczywiście owieczki. Owieczkami się zajmijcie. Tu przeciwnicy właśnie mają tutaj rzeczywiście wsparcie. Tutaj są te małe Prometeuszki. Wszystkie są wytwarzane przez... potężny Prometeusz niszczy cud stworzony dla Zeusa. Oj, Zeus się nie ucieszy. Muszę zobaczyć, jak zostanie to zniszczone. Oj, teraz już na pewno po tym uderzeniu. Oje, ale to musiało boleć właśnie. Ruiny Sykios. O, więc to ten. A co zaś... No nie, no będziesz gonić jakiegoś tam gościa jednego. Dobra, co on walczy? Ten koleś walczy z Amanrą, a to jest zwykły chłop, no. Chyba jakiś idiota centralny. Ale nie wiem, dobra, wiecie co? Wybuduję sobie to tutaj, ponieważ będę chciał przyspieszyć, jak najbardziej się to oczywiście będzie dało, produkcję, znaczy wydobywanie żywności z farm, oczywiście, żeby złoto szybciej zdobywać. W ogóle ten las się pali, on się będzie ciągle palił, chociaż nie wypali się, to jest najśmieszniejsze. To jest najmocniejsze w tym wszystkim. Czekajcie, czym się zajmiemy? Może do złota, co ja mogę przyspieszyć? Z farm mogę, więc może walimy jeszcze jedną farmę. Niech będzie ich więcej, niech będzie więcej. Ci się tutaj zajmują drewnem, czyli z drewnem na razie się nie muszę martwić. Ale że, nie no, na razie mam nieźle wszystkiego. Czy nas ktoś tutaj nie atakuje? Znaczy jest tu ktoś czerwony? Nie, owce mi przejęli.
O nie, owca idzie na stronę zła. Ale cóż, nie będę szedł za tą owcą, za tym kozłem, czymkolwiek to jest. Dobra, dawajcie mi więcej tego, a wy tutaj, jego złota, owszem, złoto, bo co innego. Ty się też nudzisz, stary, no to kolejny do tego. Mogę przyspieszyć drewna, ścinanie, oczywiście, przyspieszajmy. Wszystko mi się przyda. Jak widzicie, jestem teraz pod całkowitym protektoriatem Gai. Mamy jej moce. Jedna to jest, tworzy po prostu las, który, no oczywiście, no stworzy las, wyrośnie las. Inne to są pająki, które... Oh, fuck. Oh. Ciekaw jestem, czy trzech moich bohaterów jest w stanie walczyć z taką armią. Bo tutaj jest pewien niezły oddział, więc ja liczę, że jakimś cudem wygrają. Aczkolwiek nie wiem, bo może być niebezpiecznie. Przyda mi się parę domków. Wow, mam nadzieję, że jesteście naprawdę silni. Wszyscy jesteście silni, mam nadzieję, że dacie radę. O i proszę bardzo, dają sobie radę. Ach, satyry. Och, te satyry. One mogą sprawić problem, ale... Ja liczę, że wszystko będzie przebiegać zgodnie z moim wielkim planem. No dobra, będę... O, fuck. Nie! Zostałem zaatakowany po cichu. Wszyscy uciekajcie. Oj, moja roślina. Bo ja mam tutaj właśnie obok tej świątyni wyrosła taka... Wow, dobra, nie zabili mi żadnego chłopa. Cud normalnie. Dobra, musicie... Kurde, jak oni mnie tu zaatakowali? Och, ty Prometeuszu, to ty ich wysłałeś. No to mogło być niebezpieczne, słuchajcie. Szczególnie, że nie, no moi bohaterowie czują się dobrze, mimo tego, że... Właśnie, mam takie czasem takie przenoszenie, nie wiem, czy jest to związane. Że mnie tak jakby przeniesie i... Nie ogarniam tego, po prostu, o tak, nie ogarniam tego. Takie jakby ściny fejczów, znaczy, to nie są ściny fejczów w Mythology, może mam po prostu, nie wiem, za mocny komputer na tą grę. Do tego czasem tak się dzieje. Cholera wiem, nie mam do tego pojęcia. W każdym razie jest dużo lasu jeszcze do rąbania. Czy moja roślinka? O nie, moja roślinka została zniszczona. I Gaia Forest Tree, ile ich mam? Wow, dużo. Dużo, wystarczająco dużo. Ten wybudował już wszystkie domki. A mimo wszystko... A, domki chciałem budować. Niech wybuduje... A, jeszcze tylko dwa może wybudować. No to jeszcze większa armia, wiecie co? Coś czuję, że ja muszę zainwestować w cholerne koszary. Jeżeli zaraz nie zainwestuję, mam mnóstwo żywności, a niestety nie mam nawet kogo produkować z żołnierzy. Ja liczę, że moi bohaterowie... a może i nie, a Madra zaraz padnie. Z innymi może być podobnie. Chociaż Castor i Ajax, ale to na Amandrze się póki co skupiły atak. Nie no, liczę, że to wygram jakimś cholernym cudem. Ale nie no, muszę zacząć tworzyć armię, bo robi się naprawdę niebezpiecznie. Może... A, właśnie. Armory. Oczywiście, i to sobie stwórzmy. Co tam, Amandra wróciła do życia? Wróciła. No, dobrze, że mam ich, bo naprawdę byłoby ciężko. W sumie palnijmy sobie dwie dryady. Dlaczego nie? Mogą być. Mogą mnie wspomóc w jakiś dziwny sposób, ale mogą. Dobra, to czy ja będę mógł jeszcze przyspieszyć? Tak, mogę, żeby złoto było szybciej. W sumie drewno też będę mógł szybciej zrobić, żeby się szybciej było ścinane. Dobra, to jest, ale chwilowo w żołnierzy inwestujemy. A w piechotę będę inwestować, ale bardziej wolę jednak w piechotę inwestować, aniżeli w kawalerię. A przynajmniej w tej misji jakoś mam po prostu taką ochotę. Czy nas już atakują? No nie. To są ci... Aha, to są ci konni, którzy strzelają. A no są tacy. No, czy oni mi już kogoś sprzątnęli? O tak, Amadra, no ona była ranna, więc się nie dziwię w sumie. Nie dziwię się, że ona padła. Boże, ale mnie po prostu ścina. Dobra, tu kolejna farma. Wiem, że mam na razie żywności od cholery i trochę. I ktoś mógłby powiedzieć, że średnio mi potrzebna. Wszystko sobie poulepszamy, będzie jakaś armia. Nie chcę atakować przeciwnika, nawet jeżeli wysłał przed chwilą armię, ale widzicie, ma wystarczająco. Ma te strzelające wieżyczki. No, one są niebezpieczne, trochę życia zabierają, a tak nie jest wcale ich aż tak słaby. Nie no, niech się moim życiem jakoś w miarę szybko przywróci. A tu więcej, wow, dużo przy tym. Dużo, nie, rzeczywiście mam więcej chłopów niż się spodziewałem. Ale to nawet dobrze. A w sumie ty, bo może jeszcze pobuduj mi jedne koszary. One się mogą przydać wystarczająco. Może zaraz jakiś mur pieprzne. Przynajmniej przeciwnicy nie będą sobie tak wchodzić do mnie. A zabicie Prometeusza, powiem wam, rzeczywiście, tak byłoby ciężko. Ale jak się go osłabi, może to być jak najbardziej realne. Może się rzeczywiście ziścić. Zabicie go. A ja widzę, że kolejny atak zaraz nastąpi. No i to znów taka dość silna armia. Znów 7 tych. No nie, no. Łatwo nie jest. Widzę, że naprawdę łatwo nie jest. Ale będziemy mieć kolejne koszary, czyli wszystko nam się oczywiście teraz znacznie znów przyspieszy. O nie! Nie!
Cofać się, uciekać. Zostałem zaatakowany. Nie. Atakują mnie z wszystkich możliwych stron. To jest chamstwo. Dobra, już mogę wypuścić ich, bo moi się nimi zajmą. A fajnie, że nie wszyscy tutaj uciekają do domków, też mogą się kryć w sumie, no tak. Ale nie, no tak chamsko mnie atakować. Z zaskoczenia, z dwóch stron. Coś czuję, że rzeczywiście przynajmniej z jednej strony murek muszę postawić. Czekajcie, kto tu nic nie robi, nie, każdy coś robi. No to ty chodź, postawisz mi tu stary murek. Tu ma być mur, tu mam się bronić. Nie zamierzam, żeby mnie ktokolwiek z tej strony atakował. Bo po prostu nie chcę tego. Zaczęło mnie denerwować aż zbytnio. Ale tutaj jakieś straże postawię mimo wszystko po tej stronie. Tylko nie, może... No co jest? Takie dziwne są czasem te ściny. Chodźcie tutaj, a dryady, właśnie, dryady, chodźcie tutaj, o, sobieczko, możecie walczyć. Liczę, że... O, właśnie. Nie gońcie go, nie ma sensu. Nie ma sensu, bo jeszcze pójdziecie do Prometeusza, jak tam pójdziecie, to będzie koniec. On zniszczy wszystkich. Może market banijmy, wiecie co, on się może potem przydać, jak będę miał czegoś za dużo, a czegoś za mało. Dobra, to czy ja będę miał tutaj możliwość? Owszem, ale dość drogi będzie czwarty poziom, ale kto wie, może przejdziemy. No. Walnijmy sobie brameczkę. I tu oczywiście, no złota, ile tego złota jest? 2500, bo tu jest jeszcze jedna za 3000, ale ta mi jak najbardziej wystarczy. Spieszmy sobie jeszcze, żeby drewno było szybciej rąbane. Ty już wybudowałeś, czyli już tak naprawdę mogę mieć czwarty poziom, ale on no, dość dużo kosztuje. Nie oszukujmy się, może jeszcze świątynię walnijmy. Good idea, świątynia w takim trochę głupim miejscu, bo mało przejścia będzie, ale jakoś sobie poradzimy. I proszę bardzo, o nie, ale sprawa, zobaczyli mury się wycofali. Ciekawe, czy będą obchodzić wszystko dookoła, żeby mnie od tyłu zaatakować. Wiecie co, jest duże prawdopodobieństwo, że oni właśnie tego chcą. I dobrze, niech się nachodzą, ja im będę specjalnie przeszkadzał. A tutaj, nie wiem, weźmy sobie na przykład oddział gdzieś może z 8, to aż za mało. Żeby tu jednak było tych 12, te dryady, to może wystarczyć zdecydowanie. Szczególnie, że tu sobie jeszcze może behemoty, czy nie, no złota mam więcej, to te automaty. Boże kochany, będę automaty tworzył na wojnę. Automat z kolumną. Co ja potrzebuję więcej? Z żywnością nie jest źle, ale może być oczywiście lepiej, więc proszę o kolejne. Las mi się kończy, więc żeby się nie skończył, posadźmy nowy. Haha, zobaczcie, takie jedno drzewko, las gai, jakby to jakaś nazwa miasta była. Las gai jest dobry, bo każde drzewko to jest 200 aż drewna, więc naprawdę dużo. To się tak szybko nie zużyje. A jak tam z tym złotem? Wow, to złoto teraz to już naprawdę szybko ucieka. Przed chwilą jeszcze dużo było. Tu zaraz się zajmę, tu w ogóle jakaś okoliczna ludność. O, wiedziałem, zobaczcie, pięknie przewidziałem ich ruchy. Wow, straciłem całą żywność, bo z wszystkich bohaterów zrobiłem. No w sumie dobra, nie jest źle. Przynajmniej będą silniejsi i sobie na pewno poradzą po tej stronie walcząc. A ja potrzebuję... nie mogę już więcej wytworzyć żołnierzy. Fajnie, ale tak naprawdę to nie fajnie. Dobra, zaczniemy ich atakować, sprowokujemy ich tutaj. Czekajcie. Czy ja tutaj... no ci jeszcze. A wy chodźcie tutaj w sumie. Chodźcie tutaj, pomożecie i tym moim tutaj farmie. Mam nadzieję, że ci podejdą widząc mnie. Ale chyba jeszcze mnie nie widzą. Bo chciałbym najpierw rozprawić się z żołnierzami. A potem... chyba, że od tej strony zaatakuję. A potem dopiero tak całkiem na miasto. Dobra, dobry pomysł, naprawdę dobry pomysł. Mam plan. Myślę, że sobie spróbuję ten czwarty poziom. Jeszcze nigdy nie miałem żadnymi tytanami czwartego poziomu. Może będzie jakaś fajna magia, o której jeszcze nie wiem. To może być coś. Jesteśmy atakowani, pięknie, o to mi chodziło, żeby oni właśnie mnie zaatakowali. Bo chcę się pozbyć tych cholernych żołnierzy, co oni robią? Nie wiem, ale chyba zwiększył im atak Prometeusz swoją jakąś meganosą. No chyba tak, myślę, że to na tej zasadzie działa. Jak tam produkcja moich potężnych, to nie są hoplici w sumie, tylko są Murmilion. Niech się... Oj nie, złoto mi się skończyło. To wydobywać tutaj. Nie powinien stanowić dla was żaden problem. Ej, a wy się skupcie na tym. Albo nie. Najpierw wieżyczki. One zabierają zbyt dużo dla mnie życia. Oj, tu jeden automat sobie jeszcze jakoś się trzyma. O fuck, gdzie ty idziesz, głupia? Co za głupia dryada? No jasne, tutaj Prometeusz stoi, niech ona jeszcze go zwabi do mojego miasta. Tu w ogóle jakiś port mini? No dobra, niech będzie mini port.
nie będzie mu przeszkadzał. Kto jeszcze nic nie pracuje? Ty? Też do złota. Nie ma obijania się. Dobra, muszą być na zapas. Muszą. Mam mnóstwo drewna, będę zaraz je wymieniał. Ej, no nie zajmujcie się chłopami, tutaj walczcie z tym. Zaczynam przegrywać, widzę. Niezbyt fajnie to zaplanowałem. W wyniku czego teraz zaczynam odczuwać niestety straty. Ale dobra, Town Center zaraz padnie. Wieżyczka padnie, więc zająć się to. Ej, no. Ajax, możesz się zająć przecież tym, a nie jakimiś buterenami zupełnymi. Nie no, oni się skupiają na jakichś zwykłych czasem mieszkańcach, którzy no nie stanowią dla mnie problemu. I to jest niestety dość mocno denerwujące. Zaraz będę musiał zgromadzić tutaj dużą liczbę ludności. Czekajcie, powymieniajmy sobie może drewno na złoto. Owszem, mam go za dużo. A teraz jeszcze złoto na jedzenie i teraz już przynajmniej mogę nawet czwarty poziom. Mogę wybrać Hekatę albo Atlasa. Ten mi daje jakieś argusy. Aha, one zabierają dużo kasy. Natomiast to coś, też tyle kasy w sumie, to samo wychodzi. Tatarian Gate. O, ale to mi będzie dawało... O, ja biorę Hekatę. Ona mi da chyba te pieski takie silne, które widzieliśmy w misji, kiedy była, pamiętacie na pewno, walka z tym tytanem w Egipcie. Tak, na 100% jestem pewien. O, jeszcze mam tych. A w ogóle Amandra nie poszła do walki. Co za chamstwo, jak ona mogła. Wy, nie zajmujcie się już więcej drewnem. Przyjdziecie tutaj i wybudujecie mi Town Center, bo tą ziemię też muszę uzdrowić oczywiście. Tu niezła bitwa trwa. Dobra, powybijajcie ludność. Niech giną. Niech gnoje giną. A Prometeusz troszeczkę, znaczy on jeszcze nie osłabł. On nie osłabł, mieli trochę puty właśnie. Niestety nie uzdrowimy wszystkich terenów. Znaczy nie wszystkich, bo jest łącznie to jest to był raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. A ja muszę mieć cztery tylko spośród sześciu. Uzdrowione i mam jeden. Dobra, niszczcie. Trzeba pokazać rywalom rzeczywiście, że to ja tu rządzę. I nikt więcej. Ale dom w to niszczyć nie musicie, wiecie? Właśnie, zostawcie to po prostu wszystko palące się. Niech wygląda jak się pali. Tutaj można zniszczyć tą świątynię, właśnie te koszary. One bardziej mogą przeszkodzić mi. Żołnierzy nie mogę wytwarzać, ale niech na zapas zawsze ktoś tu będzie. Zawsze ktoś może być, ale wiary zaś nie ma. Też fajnie. Dobra, zaraz będę tutaj formował niezłe szyki. Czy oni już tu budują? Tak, budują i bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Jak będzie kolejny poziom, będę mógł im jeszcze bardziej zbroję ulepszyć i to jest spoko. Więc niech będzie Hekatę. No chodź Hekatę, chodź. Pięknie, mogę wszystko ulepszać i na wszystko nie stać, tylko to są strzaje, więc to nie jest potrzebne. A walimy sobie tutaj gdzieś bramę Tartaru. O, tutaj. Teraz będą wychodzić z niej te pieski. Oj, to może być fajny widok, chcę to zobaczyć. Czy ja rzeczywiście będę je dostawać? Czy one będą służyć mi? O, fuck. O, fuck! To należy do Matki Natury, czyli te psy są przeciwko wszystkim. Ale się wdupiłem. Wysłałem potwory samemu przeciwko sobie, no nie. Ale jestem pojebany. A tu już się skończyło złoto. Wiecie co? Pieprzyć złoto. Tu jest, znaczy tu jest dużo złota. Dobra, chodźcie tutaj, bo ja sobie spakowałem się niesamowicie fatalnie. Ale źle. To są te jajka, co dopiero działają, jak one wyklują się z nich pająki. Teraz są bezużyteczne. Zniszczą mnie. Ale zajebałem z tą bramą Tartaru. Ale zajebałem. Nie podoba mi się to. Dobra, ten teren zaraz będzie uzdrowiony przynajmniej. Ale jak ja mogę aż tak zepsuć? Trzeba ją jak najszybciej zniszczyć. Lepiej przynajmniej w tą bramę. Nie no, zesłałem na siebie potwory, no. Ja myślałem, że one będą służyć mojej osobie. Tak. Właśnie, że jest coraz mocniej. A, bo to jest wszędzie tak ciemno. On powoduje, że właśnie to zaczyna promieniać. Jeszcze nie atak, debilko. Właśnie, dobrze powiedziane. Czekajcie, czy ja nie jestem w stanie tego zniszczyć? Naprawdę? Czy Tartarian Gate się nie da niszczyć? Nie mówcie mi, bo jeżeli tak właśnie jest, to mam przejebane. Dobra, wycofywać się. Wszyscy się wycofywać. Coś czuję, że postawiłem bramę dla potworów z Tartaru, której nie da się zniszczyć. No naprawdę, nie mam możliwości. Dobra, wszyscy się wycofywać. Wszyscy się wycofywać. Jak coś będziemy walczyć z nimi tutaj. O, dobra. Chyba jakiś pająk w sumie nie wiem, czy zadziałał. Nie mogę tego niszczyć. Nie ma nigdzie tego znaku miecza. One też chyba nie mogą odchodzić zbyt daleko od tego miejsca. Ale i tak zjebałem, że je dałem. Nie, to była przesada. Zajebałem.
Dobra, to teraz wszyscy... O, to będę musiał od tej strony po prostu zaatakować. Wszystkich tutaj wyślę. Owszem, no zepsułem, zupełnie nie spodziewałem się. Mogłem tutaj to postawić, bo przynajmniej stąd by przeciwnicy nie nadchodzili. Ale niestety zajebałem. Widzę, że ta moc jest rzeczywiście może być destruktywna, ale... One chyba nie mogą odchodzić zbyt daleko właśnie od bramy. Należą do matki natury i to mi się nie podoba. To mi się zupełnie nie podoba. Dobra, stąd będziemy atakować. Muszę oczywiście tak robić póki co, żeby budować, kiedy Prometeusz akurat w danym terenie nie przechodzi. No tu są zdrowane. No dobra, damy jakoś radę. Dobra, chodźcie wszyscy. Jak coś, to zaraz będę... Niech idą tutaj budować. Ojej, może jakoś dam radę. Jak przeprowadzę jakieś takie mega szybkie zwiady. Tego nie niszczcie, tego nie trzeba niszczyć. A Prometeusz jest tutaj. No szybko wybuduję tu, a potem przejdę tu. Mam wystarczająco dużo chłopów, myślę. A ktoś nie poszedł. Ty też tutaj robić. Robić. A czekajcie, jednostki? Jednostki też niech idą. Wszyscy gdzieś tu muszą być. Oj, trzeba na nie... Nie no, Driado! Co ty się uparłaś tak na ten port? Na ten port? Tego nie trzeba niszczyć. A ona się uparła, że jednak ona chce i będzie niszczyć. Dobra. Tu będzie kolejne wsparcie mega. Wy to budujcie, naprawdę budujcie to jak najszybciej, bo Prometeusz chociaż nie jest szybki, jak widać, robi sobie postoje, to jednak źle będzie, jak zdąży. Tak to określę, krótko mówiąc. Dobra, chodźcie tutaj, przynajmniej zrobimy zwiad. Czy tutaj na pewno nie mam nic więcej? Czy wiecie, nic więcej, czyli o, właśnie o to mi chodziło. Jakiś tutaj losowych przeciwników. Tutaj są ci cholery, Prometeuszczycy. Nie wiem, jak ich wymawiać. To jest straszne. Dobra, Prometeusz się zbliża i to bardzo. Jak on zniszczy ten teren, to nie wiem, czy on znów nie stanie się właśnie zły, że on go spali. Nie wiem, czy to dokładnie na tej zasadzie działa. Chodźcie wszyscy. Bo jak on już będzie osłabiony, to zabicie go, no co prawda też będzie wciąż takie trochę może być trudne. Ale może jakoś sobie poradzimy. Dobra, wszyscy tutaj. Nie chcę się póki co spotkać z nim. Na razie go unikamy. A tutaj, no złota nie mam. Cholera, znaczy, bo nikt nie wydobywa go. A tu ile tych potworów? Teraz już się nie wytwarzają. Tak. Ten teren został uzdrowiony, czyli jeszcze jeden właśnie, a jak Ajax powiedział, zetnij łeb temu cholernemu tytanowi. On już chyba idzie, a nie, jeszcze nie idzie, jeszcze stoi. Tylko żeby on mi tego nie zniszczył, bo ja nie wiem, czy jak on to zniszczy, to czy właśnie teren znów będzie zniszczony. Cholera, wyślijmy jak coś tutaj dla tego miejsca, może zrobimy więcej. A wy uciekajcie, bo tu Titan... A nie, dobra, bo ci są tutaj. Boję się, że Titan... Oj, właśnie, czy on nam tego nie spali? Rzeczywiście nie stracimy tego? Nie wiem, na pewności wolę wybudować już tutaj. A jak coś, to ja zaraz... Nie wiem, nie mam do tego pojęcia, czy on rzeczywiście... Nie, on tego nie może już zniszczyć, bo teren został uzdrowiony, to on może to zniszczył, ale chyba nic nie zrobi tu więcej. Jeżeli tak, to jestem w siódmym niebie, bo to wygrałem już w sumie. Znaczy jeszcze nie, wiecie, mogę jeszcze przegrać, oczywiście. Nic nie jest wiadome. Szczególnie, że potrzebuję naprawdę mocnej armii. Musi być komunikat, że właśnie ten teren już kolejny został uzdrowiony. On jeszcze nie został w całości, już zaraz będzie. I zaraz... Tak, teraz atakujmy. Weźmy wszystkich moich możliwych, przemieńmy w tych... Oj, złota, nie mam, żeby ich przemieniać. Wiedziałem, że do tego dojdzie. Napierdalać teraz, napieprzać w Prometeusza. Zobaczcie, miał tyle życia, teraz ma już tylko 4000 i 100... Znaczy, atak ma wciąż ten sam, ale życia ma strasznie mało. I ono mu się szybko nie przywraca. Mimo tego, że on jednym ciosem potrafi zabić swoją armię, to mimo wszystko rzućcie się wszyscy na niego. Rzućcie się, ja wierzę, że to jakoś zadziała. A wy wbudujcie jeszcze tutaj, czemu nie? A nie, nie mam złota. Złota nie mam, a jest tam gdzieś jakaś kopalnia, tak żeby na pewności jakbym przegrał mimo wszystko z tym potworem. Zabieram mu trochę życia, ale no widzicie, że jednak moja armia... rzeczywiście, wiecie co, mogą nie rzucać się wszystkimi naraz. To może się okazać niestety tym, przez co przegram jeszcze. Mówiłem, że on taki niby prosty. No jasne. Niefajnie. Potrzebny mi jest ktoś, kto go jeszcze troszeczkę mu przywali. Tak, troszeczkę, czekajcie, zostawmy tutaj gdzieś jaja pająków. Walnijmy sobie... Triator. Zapomniałem użyć tej mocy, bo to jest ta moc zdrajcy. Ale dobra, wystarczy. Cudem wygraliśmy. Tak jest, udało się. Czy będzie jakaś cutscenka? Chyba tak. You have done well. Cronus's servant is still at large, however, and he has the Atlantean army at his command.
Where is he? The Atlantean colony. Yes. You must destroy him to end this. Not much of a challenge after dealing with Titans. Castor, only you can stop this, my son. Czyli tak, moi drodzy, jak słyszeliście, Arkantos, syn Kaspora, powiedział mu, że on jest jedynym, który może powstrzymać Tytanów, tak zresztą jak wcześniej to robił Arkantos w walce z Gargarensisem. No cóż, jeszcze zostały nam dwie misje i udamy się właśnie w kierunku tej kolonii, tam gdzie została założona, tam gdzie założyliśmy nową Atlantydę. Teraz tam właśnie wszystko przejął Kronos i ten jego sługus, który, wiecie, cały czas wykorzystywał nas. Ale dobra, jeżeli Wam się odcinek podobał, nie zapomnijcie ocenić, skomentować, zasubskrybować, a my widzimy się już za niedługo. Tak więc, moi drodzy, cześć i czołem i narka!